Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie. Świętej pamięci papież Benedykt XVI, którzy mówią, że to taki ojciec Kościoła XXI wieku, zostawił dużo publikacji, czy to tych wywiadów takich popularno-naukowych, czy no właśnie jako papież już dokumentów. Jedni powiedzą, że jednym z najważniejszych dokumentów tego pontyfikatu było Summorum Pontificum. Inni powiedzą encykliki, adhortacje, jak chociażby o Eucharystii, przepiękna adhortacja, czy o Słowie Bożym. W ostatnim wywiadzie, jaki zostawił nam papież emeryt wtedy, możemy przeczytać, że właśnie Peter Zewald mówi, że papież stwierdza, że największym kryzysem Kościoła nie jest to, że coraz mniej ludzi jest w Kościele, ale jest kryzys wiary. A jego sekretarz, arcybiskup Genswein, w tej książce wydanej po śmierci papieża Tylko Prawda, stwierdził, że najważniejszym dokumentem papieża emeryta była encyklika Spe Salvi o chrześcijańskiej nadziei. I właśnie tam papież stwierdza i również arcybiskup, że Kościół daje nadzieję ludziom. A my się zapytamy, nadzieję na co? I tak jak pamiętam, nie jestem filozofem, ale z metafizyki w seminarium takie mi się zapamiętało, że przyczyna celowa i przyczyny sprawcze. I że przyczyna celowa pociąga przyczyny sprawcze. I właśnie o tej przyczynie celowej mówi nadzieję. Mamy nadzieję na co? O tym mówi pierwsze czytanie. Życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I o tym mamy mówić, a świat dzisiejszy no właśnie nie chce o tym mówić. Trochę to jest tak z tym światem, że u nas też jest takie coś. Jesteśmy tu i teraz z naszymi przyzwyczajeniami, czasem dziwactwami i nie daj Boże, żeby ktoś to ruszył. Wtedy od razu pojawia się ten bunt, rozłam, o którym mówi Ewangelia, Pan Jezus. Dla przykładu, jak świat dzisiaj jest, listy starego diabła do młodego. Słyszeliśmy o tej książce. Tam mi się zapamiętało, było takie opowiadanie, że stary diabeł mówi do młodego, że jego pacjent, jak to nazywają nas, tak przynajmniej w tej książce, siedział sobie w bibliotece brytyjskiej i czytał coś. I nagle jego myśli zaczęły biec ku rzeczom ostatecznym. I stary mówi diabeł, że wpadłem w panikę i myślałem, gdybym zaczął argumentować mu, to by nic nie dało. Zaraz ten drugi, bo takie światło się pojawia koło tego, na pewno coś by mówił, że to są naprawdę takie poważne rzeczy. I on tylko zrobił jedno. Jest czas na drugie śniadanie. Pacjent się tak rozweselił, tamten zaczął coś tam odpowiadać, że to jest może właśnie są ważniejsze sprawy niż tylko śniadanie, ale pacjent już był przy drzwiach, a wyszedł na ulicę, tramwaj przejeżdżał, coś ten i nagle myśli uciekły. I właśnie Kościół jest tym, który przypomina o życiu wiecznym, że nasze życie nie kończy się tu i teraz.
I taka może dygresja, jak czytałem o Vittorio Messori 30 lat temu, pisał na temat kary śmierci. Nie wiem, że dzisiaj to jest taki drażliwy temat, ale on stwierdził 30 lat temu w jednym z artykułów, czy tam to był cykl artykułów, że kto jest przeciw karze śmierci, nie wierzy w życie wieczne. I dawał takie tłumaczenie, było polskie, takiego przysłowia włoskiego: na 100 powieszonych jeden potępiony. I tak mi się przypomniała ta historyjka z życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która dowiedziała się, że jakiś zbrodniarz tam skazany na śmierć i ona się będzie za niego modlić. Modliła się, modliła. Jak ją ucieszyło to, że jak wchodził na szafot, dopadł do księdza, ucałował krucyfiks i poszedł i powiesili go. Że faktycznie pewne takie sytuacje graniczne, jakbyśmy to powiedzieli, one dają człowiekowi do refleksji, jakoś go do tego nawrócenia. I właśnie myśl i mówienie o tym Królestwie Niebieskim, o śmierci i o tym życiu po śmierci, a więc o życiu wiecznym w Chrystusie Jezusie Panu naszym, no jest jakieś takie, powinno być właśnie treścią naszego nauczania. I skoro mamy tę przyczynę celową, no to przyczyny sprawcze. I można by takie podzielić na takie, które mają plus przed nawiasem i takie, które mają minus przed nawiasem. Minus to są te właśnie te hamulce. To, co święty Paweł mówi, niewola grzechu. Te różne przywiązania. To, co nas zatrzymuje. To, co przeszkadza człowiekowi współczesnemu na przykład no, osiągnąć to szczęście tu i teraz. Jeżeli coś przeszkadza, choroba, eutanazja. Jeżeli ktoś przeszkadza, powiedzmy pojawiające się życie, aborcja. Takie właśnie coś, co nie daje człowiekowi pójść dalej, żeby zastanowił się. Jest czas na drugie śniadanie. A są te przyczyny celowe, sprawcze, takie, które pociągają człowieka. A właśnie nas kapłanów, to co święty Paweł mówił, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Ducha nie gaście, to co ojciec mówił nam tutaj o tym duchu, który nas powinien do tej pracy jakoś mobilizować. Właśnie Pan Jezus dzisiaj mówi, przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Tak sobie zastanawiamy, tam bibliści myślą, co to jest ten ogień. Może ten ogień Ewangelii, powiedzmy tej wiary, czy jakieś inne, powiedzmy, coś, co rozpala miłość Pana Boga, moglibyśmy powiedzieć, bo to przecież jest flames of love, płomień miłości. I wiemy, że to jest żywioł, którego trudno jest powstrzymać. Ciągle gdzieś tam na świecie wybuchają pożary, płoną całe hektary lasów. No, Pan Jezus przyszedł ogień rzucić na ziemię i my jesteśmy jakby zaangażowani do pracy, żeby ten ogień roznosić, żeby rozpalać ludzi właśnie tą nadzieją, że to życie nie kończy się tutaj i teraz, razem z grobem, z urną i tak dalej, ale że jest coś dalej. I czasami jest tak, że no właśnie my jeszcze to, że jesteśmy zaangażowani do pracy. Pan Jezus mówi o chrzcie, który ma przyjąć. Taka luźna refleksja, taka dygresja, czy tam powiedzmy, my jesteśmy od sakramentów. A więc sprawowanie tych sakramentów, godne sprawowanie tych sakramentów, świadome. Bo ten papież Benedykt chociażby pisał te różne swoje refleksje na temat liturgii. Czasem jest tak, że jak szebla zaczyna mówić, to zawsze na liturgię zejdzie. Ale no właśnie, liturgia. Czy tego ducha liturgii napisał, czy pierwszy tom jego Opera Omnia, który się okazał, to był o liturgii. Tam jest z tyłu napisane na okładce, że właśnie od kształtu liturgii zależy przyszłość Kościoła. No i właśnie my, jako tą przyczynę sprawcze, to jest właśnie te sakramenty. Celem sakramentów jest jedność z Chrystusem. A my czasem widzimy, no jest jak jest. Przyszło dwóch prawosławnych ochrzcić dziecko, nie? Czy chcecie po katolicku wychować? Tak, chcemy. No ale jakoś tak trzeba pchać to. No bo w końcu najważniejsze jest to zbawienie, ale w jaki sposób to dziecko osiągnie, to nie wiadomo. No ale nie wnikamy. Więc właśnie, a poza tym wiemy, że to dążenie do tego celu, gdzie jest to spełnienie tej nadziei, no czasem jest takie, jak dzisiejsza Ewangelia mówi, ten rozłam. To jest taka wiwisekcja troszeczkę w nas, że musimy ciągle dokonywać pewnych wyborów, ciągle takiej
przyjmować to gorzkie czasem lekarstwo, żeby jednak osiągnąć to, o czym mówimy. Chociażby jest antyfona w Wielkim Poście, mówimy, że umocnieni łaską Bożą, pracujmy nad sobą wielkiej cierpliwości. Mamy pracować nad sobą, aby osiągnąć właśnie ten cel. No i tak na koniec mnie zawsze jakoś tak porusza, kiedy modlimy się litanią do błogosławionej Marty Wieckiej. To jest Celestyna Faron, widzę. Ale Marta Wiecka, tęskniąca za niebem. Skoro nadzieja, wypełnieniem nadziei, no właśnie jest to Królestwo Niebieskie, ona tęskniła za niebem. No żebyśmy i my zatęsknili za niebem. A wtedy będziemy robili wszystko, żeby to niebo osiągnąć. Tak więc wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność. Wiara się skończy, a nadzieja spełni. Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą w Królestwie Niebieskim, mówi nasz brewiarz. Amen.